Ostatnie dni przynoszą dość istotne osłabienie polskiej waluty. Głównym winowajcą tego stanu rzeczy jest, można powiedzieć nie wprost, ale pośrednio CUE, którego wyrok mamy poznać już 3 października. Chodzi o wyrok w sprawie indywidualnego kredytu w frankach szwajcarskich, czy jak to woli, indeksowanego do franków szwajcarskich, gdzie zapytanie co do pewnych, Przepisów ze strony Polskiego Sądu zostanie Właśnie zinterpretowane przez Trybunał Sprawiedliwości, ale oczekuje się, że choć sprawa dotyczy pojedynczego kredytu, to będzie mieć ogromne znaczenie dla całej sprawy kredytów rynkowych w Polsce, a tym samym dla sektora finansowego i rynku walutowego. Dlaczego miałoby tak być? No, pomimo tego, że w ostatnich latach banki udzielały kredytów walutowych już głównie w złotych, to jednak ta pula kredytów w walutach obcych nadal jest spora. I banki. Y, mają zabezpieczenia walutowe, które y, no muszą mieć, ponieważ y, działalność bankowa nie polega na braniu na siebie ogromnego ryzyka walutowego. To też y, w przypadku Takiej hipotetycznej sytuacji, gdyby te kredyty walutowe wszystkie w jednym momencie miały zostać zamienione, na przykład na kredyty złotowe, to banki musiałyby te zabezpieczenia walutowe również zlikwidować. One po prostu nie byłyby już potrzebne. A zlikwidowanie tych zabezpieczeń walutowych no, wymagałoby po prostu, mówiąc wprost, zakupienia waluty obcej, po to, żeby. Wywiązać się z tych zobowiązań ze stronami trzecimi. I właśnie no, taki scenariusz tutaj jest rozgrywany, można powiedzieć, przez inwestorów spekulacyjnych, liczących na to, że, że właśnie ten wyrok CUE no, doprowadzi do tego, że e, część kredytów będzie przewalutowywana i ten popyt na fizyczną e, walutę obcą wzrośnie. I w związku z tym to jest niekorzystne dla złotego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że no spekulanci zwykle są aktywni wtedy, kiedy temat jest gorący, i może się okazać, że sama publikacja wyroku, nawet jeśli on będzie niekorzystny, może złotemu paradoksalnie pomóc. Dlaczego? Dlatego, że wydaje się, że ewentualne efekty tego wyroku będą rozłożone na lata to nie jest tak, że wyrok będzie obowiązywał, będzie wywoływał jakieś bezpośrednie konsekwencje e, prawne. Każdy e, potencjalny Wyrok polskiego sądu będzie musiał być rozstrzygany osobno, czyli każdy kredytobiorca, który będzie chciał doprowadzić do zmiany czy unieważnienia swojej umowy, będzie musiał wytoczyć bankowi proces i ten proces wygrać. Więc wydaje się, że, że sprawa będzie rozłożona na bardzo długi okres czasu, i w związku z tym nie będzie tak, że po wyroku CUL, niezależnie jaki on będzie, nagle pojawi się jakiś ogromny popyt na walutę obcą. To też sądzę, że Spokulanci nie będą zainteresowani tym, żeby no jakby. Śledzić to w nieskończoność i, i po prostu w momencie kiedy już wszystko stanie się w tej, w tej materii jasne, temat zacznie m, trochę e, przycichać, co nie oznacza, że z punktu widzenia polskich banków i polskiego sektora finansowego nie będzie miało to e, konsekwencji, taką bezpośrednią konsekwencją, będzie zapewne znaczny wzrost kosztów na obsługę prawną, bo e, można się spodziewać tego, że tych spraw będzie więcej i e, no to będzie dla banków realnym obciążeniem.